Hello fam, thank you so much for stopping by. You are highly welcome back again to React with Grace. Thank you so much, I truly appreciate, alright? Okay fam, in today's reaction, I'm gonna be reacting to Polish comedy. Oh my goodness, I'm back again with another Polish comedy video, you guys. And it is titled Group. The title said Polish Comedy Group, KMN, Phone Ticket Reservation, English subtitle. Okay, right now I want to explain something from my last video that I made, which is titled Door. That was a comedy video, and I got some comments when someone said, am I actually, you know, reading the subtitle, that do I actually understand, or I'm just pretending, or something like that. Someone said it, and I want to show you guys something. This is the video. I don't know if it will be clear enough, and I want to just play it before I start reacting. You see the write up, it's in English subtitle. You see it? So it's written in English subtitle. The subtitle can only show on YouTube. Just as I'm about to react to it, it will show on the YouTube. But when I use the app I'm using to download it, if I download it, the subtitle will no longer be there. That is it. When you guys are watching it, you will not see the subtitle, because the app I used to download it, the subtitle is not there. And that is why I leave the original link on my description. So in case you want to, you know, watch it and understand more, you can click the link on my description and it will take you directly to the video and you will watch it, okay? Let's listen to this. Let me know what you think about it on the comment section. Sorry if the intro is long. I needed to explain this, okay? Halo? Okay. Tak? Rezerwacja telefoniczna biletów. Można. Dokąd? Do Olsztyna, bardzo proszę. Na którą? 14:30, tak. Ale to jest Intercity. No. 15:30 to będzie ekspres. A to godzinę dłużej pan jedzie. Tak. Dobrze. To 3. Zapisuję. Proszę odebrać pół godziny przed odjazdem pociągu. Proszę bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem zarezerwować bilet na jutro do Mławy. Jutro muszę być w Mławie, więc chciałem bilet zarezerwować na ekspres. On się nazywa Mławianin chyba. Pierwszą klasę dla niepalących przy oknie normalny... Ja to pan coś w ogóle do mnie mówił? Tak, tak, bo ja chciałem bilet zarezerwować na jutro. A, bilet! Na pociąg, tak. A jaki pociąg? Co, No właśnie. Okay. Chciałem zarezerwować na jutro bilet do Mławy. Jutro muszę być w Mławie. Ten ekspres się nazywa Mławia. Oh my goodness. Oh my goodness. How can he be talking? The way he was just talking so fast, not paying attention to know if the person he's talking, if the person he's talking to is actually listening to him. Now I don't know. The guy is asking him, "Are you talking to me or are you talking to someone else?" Oh my goodness, Polish comedy is hilarious. It's out of this world. Mławianin? Mławianka? A do Mławy? Tak. Mławianin. O, mówię. Wraca Mławianka. Aha. Jedzie chłop, wraca baba. No to właśnie ja chciałem na tego chłopa. Tak. Zarezerwować jeden bilet dla niepalących przy oknie, pierwsza klasa, normalny. Tak, to jest wszystko zorganizowane. Przemyślane, tak. Super, bo dzisiaj no, od rana nic nie jadłem, nie miałem czasu, żeby coś chapnąć. Taki głodny jestem, lecę na teraz trzeba na obiad jeść. I po drodze jeszcze myślę sobie bilet zarezerwuję i będę sobie zjem w końcu wreszcie. Trzeba jest, trzeba tak, jest. Tak. A po co pani to mówi wszystko w ogóle? W jakiej sprawie do mnie, czy co? No bo chciałem ten bilet zarezerwować. A, bilet? No, to Mławy. No to niech pan rezerwuje. No to właściwie jakby no moja rola się powoli kończy. Ale się moja w ogóle jeszcze nie zaczęła. A no właśnie. Bo to jest rezerwacja biletów. Tak, tak, rezerwacja, tak. Ale telefoniczna.
Słucham? Telefoniczna. Ale rezerwacja. Ale telefoniczna. Nie szkodzi, nie szkodzi. Akurat tak się składa, że rezerwacja jest ważniejsza niż telefoniczna. A to zobaczymy. Nie bardzo wiem, na co mamy patrzeć. Po prostu pan mi da bilet, ja sobie pójdę i tyle mnie widzieli. To choć pan weź. To weź pan daj. Ale nie mogę panu dać, bo to jest rezerwacja telefoniczna. Słyszy pan, co mówię, tak? No, słyszę. No. Ale ja tutaj nie dzwonię do pana, tylko to jestem po prostu. No i właśnie dlatego mamy kłopot. Bo to jest rezerwacja przez telefon, telefoniczna. No dobrze, ale ja nie dzwonię do pana, bo akurat tak się składa, że akurat przechodziłem koło dworca, no to wpadłem. Panie, czy tu jest napisane rezerwacja dla tych, co przechodzą obok dworca i wpadają? Ale zupełnie nie chodzi o... Oh my goodness, this is super duper funny. First of all, the man was just speaking and saying some things that he was not asked. And again, this is a phone ticket reservation. And the man wants to buy a ticket to go to wherever he wants to go to. Like, how is it possible? How is it possible? Oh my goodness. This is super funny. Like, this is super funny. Let's continue. Chcę tylko, żeby pan mi odpowiedział. Jest tu napisane tak czy nie? Ale no... Ale tak czy nie? Nie jest. Nie jest. A co tu jest napisane? Telefoniczna rezerwacja biletów. Tak jest, bo to jest rezerwacja dla tych, co dzwonią przez telefon i nie zamawiają bilet. To tam jest budka telefoniczna na przykład, no nie? Tam jest budka. Jak ja do tamtej budki pójdę i z tamtej budki do pana zadzwonię, to jest raptem 10 metrów, to pani ten bilet zarezerwuje? No wtedy tak. To się urzędowo zgadza, pan dzwoni, ja odbieram, wpisuję, tak. Z tamtej budki, tak. No ale to jest głupie. A kto panu każe tak robić? Przecież ja panu nie każę. Panie, idź pan do domu, zadzwoń pan sobie z domu jak człowiek. Pan nie rób siebie głupka. Czekaj, ty mędo kolejowa. Z komóry cię załatwię. Ja to będę pikał. O. Czemu pan nie odbiera? No z panem rozmawiam. Oh my goodness, this is super funny. Okay, now he wants to make his Przecież się nie rozdwoję. He's trying to cut it. Teraz złapię się kierę, się rozdwoję, debilu, na pół zobaczyć. Oh my goodness, this is super hilarious. Tak? Kończymy rozmowę. Nie za to, nie. Pan tu, ja stoję tu, każdy zajmuje się swoimi sprawami. Stanowimy zupełnie dwa osobne byty. Byt i odbyt. Telefon dzwoni. Halo? Halo? Co pan najlepszego zrobił? Odebrałem, ale nikt nic nie mówił. Bo nie zdążyłem! A skąd ja wiem, że to pan? No to ja dzwonię! Tak, to rezerwacja telefoniczna biletów. Oczywiście, że można, dokąd tylko pan chce. Bardzo dobrze, że pan zadzwonił, bo jest! Bo jest! Bardzo dobrze! Do Mławy! A to jeszcze lepiej! Bardzo dobrze, bo się bilety do Mławy kończą. Może by pan wszystkie wziął? Co? Tylko trzy? No to trzy. To trzy przy oknie. Bardzo proszę. Proszę pozdrowić rodzinę. Życzę wszystkiego dobrego. Gratulacje za wielkich sukcesów, zwycięstw. A to co znowu? Przerwę.
Jaka przerwa? Obiadowa. Co pan będzie teraz robił? Będę ja. A kiedy pan przerwa się skończy? A zjem. A kiedy pan zje? A się przerwa skończy. Wszystko jest przemyślane. Jeszcze chodź. Ja mam czas, widzę, że kanapka nie jest duża, ja mam cierpliwość, a sobie poczekam, a sobie postoję i ja ten bilet od pana do tej mowy cholernej wyszarpię. Zobaczymy jeszcze kto go. Proszę pana, ja to w ogóle prywatnie życzę panu powodzenia. To ja za pana cały czas trzymam kciuki. Ale widzi pan, no na chamstwo nic nie poradzisz. Ale jaka kanapka, pan. Pan w ogóle nie jesteś głodny? A on panu dał, gryza. Panu nie dam, bo pan mi cały dzień chce spieprzyć. Pan, idź pan do domu. Zadzwoń pan z domu. Pan sobie w zupę zjesz pierwsze danie, drugie danie, deser. Potem pan zadzwonisz, już się trochę znamy. Jaka kanapka, pan. Pan się o taką kanapkę nawet nie otarł. Niam, 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 niam. A z czym ta kanapka za taka dobra? A ze wszystkim, panie, czego tu nie ma? Żółty ser, pomidor, ogórek, miód, majonez, dżem, śledzie, oberżyna. Panie, ja nawet nie wiem, jak oberżyna wygląda, patrzę, oberżyna. I cebula. Wypchaj się tą swoją kanapką, debilu. Halo? Pizzeria? Dzień dobry, chciałem zarezerwować na jutro pizzę domową. Chciałem zamówić pizzę. Grubą na dużym cieście, odwrotnie, no. I żeby były wszystkie składniki. Tak, żeby były wszystkie składniki. A przepraszam, a czy jest oberżyna? Oberżyna. Nie, nie, ja też nie znam. To widocznie coś dla świn jest. Dobrze, to w takim razie to wszystko poproszę jakiś napój jeszcze do tego i przywieźć to poproszę na dworzec główny. Tak, ja tutaj stoję na dworcu głównym jestem. No stoję tutaj, jestem! Jestem, stoję, mam czarne spodnie, taki czerwony, w takim czerwonym jestem kontuszu. Prze? Nie, bez konia jestem. Za to obok siedzi osioł. Tak. I na kiedy by to było? Tak. Rozumiem. A przepraszam, a jaki ma pani kolor włosów? Tak. To po co mnie w dupę truda małpo? Coś się panu dzisiaj nie wiedzie. Co nie dowożą? Dowożą! Tylko, że zamówienie trzeba złożyć osobiście w pizzerii. Bardzo dobra zasada! Człowieku, ja jutro muszę być w mławie. Jutro muszę być w mławie. Nie chcę 30 biletów do mławy, 20 do mławy, 10, tylko chcę jeden bilet do mławy! Ja wiem, ale do mławy czy nie do mławy, ja nie mogę, bo to jest rezerwacja telefoniczna. Ale wiem, że rozumiem to, tylko ja nie dzwonię do pana. Jestem tutaj! Ale panie, zadzwoń pan z domu, bo mi się serce kraje! Z domu, kochany, z domu! Gdzie pan mieszka? W mławie! This is super funny. This was entertaining. This was interesting. Like, the guy wants to go to somewhere called Malawia. I don't know how to pronounce it. But then that is a phone ticket. That is a phone booth. If I would say yes, it's a phone book ticket. I mean, is a ticket. It's a phone book reservation, phone, just for phone. Like, it's not a place you can book for train tickets and all of that. The guy is trying to explain to him, but he's not understanding. Like, this is super funny.
This is super fun, honestly. I totally enjoy this video, honestly. He asked him to go home and call him from home. And another funny thing is that the guy asked him where is he from. He said he's still the same place he that place he wants to go, that is where he's from. Like, oh my goodness, this is so funny. And then when the guy was eating, he kind of called something that he don't know about, and the other guy picked his phone and called pizza for them to, you know, put the thing, even though he doesn't know what the guy called, but he asked them to put it in his pizza. You can imagine that. You don't know, you have not eaten it, you don't know what is it, and you are telling them to put it in your pizza. Oh my goodness. I'm just giving summary of what I just watched. Oh my god, this is super hilarious. He said that he did not really understand the even the guy was showing him. This is a phone booth. This is a phone reservation. It is not a ticket. He can't book it because it's just mainly for phone booking reservation. Still, he's insisting for him to book a train ticket for him. Oh my god. Thank you so much if you watched up until this moment. What do you think? Let me know your own thoughts on the comment section, and I'll see you guys in my next video. Thank you and bye.